Jerzy Paciorkowski, moje nazwisko, to jest, chciałem przedstawić, to jest mój pierworodny Jacek, który no, jest pasjonatem turystyki rowerowej i chciał coś o sobie powiedzieć, z tym, że niestety muszę wesprzeć go werbalnie, ponieważ no, ma niestety porażony słuch, oprócz swoich innych jeszcze no, chorób. Generalnie to jest mózgowe porażenie dziecięce. Postać bardzo poważna, czterokończynowa, do tego jeszcze ruchy mimowolne, czyli ta atetoza. Także no, jest bardzo poszkodowany. Ale niezależnie od tego, bardzo podobał sobie właśnie turystykę rowerową, szczególnie, ponieważ no, może dlatego, że sam niestety nie jest w stanie posługiwać się rowerem, korzystać z roweru, więc zmobilizował mnie. Dzięki temu ja na wieku trochę już pozapoborowym, usiadłem na rower, no i kręcimy. Przejechaliśmy do tej pory ponad około 20 tysięcy kilometrów na takim rowerze, który tutaj pokażę. Jacek no, ma lat 30 plus, w tym przedziale się mieści. Jest absolwentem liceum ekonomicznego, dyplomowany księgowy, ma bardzo ścisły umysł, także matematyka dla niego nie stanowi żadnego problemu. Ja też chciał opowiedzieć o swojej pasji rowerowej i przygotował tekst tutaj dla mnie. Ja tu nie ingerowałem, to jest jego wypowiedź, jego no, refleksje na temat właśnie turystyki i zamiłowania do rowerów. Więc ja tylko ograniczę się do tego, może jakiegoś, nie wiem, krótkiego komentarza. Zaczął tak. Odkąd pamiętam, zawsze pedałowałem. Najpierw były to dziecięce samochodziki na pedały, którymi uciekałem mamie z podwórka. A to właśnie jego pierwszy pojazd na pedały, taki traktor plastikowy. Mogę drugie zdjęcie, tak przelecimy, żeby przedstawić. Drugi to był właśnie taki... taki nieco inny go-kart, też plastik. Natomiast trzecie zdjęcie, o, tutaj już taki ma poważniejszy sprzęt, też to jest na pedały, ale bardzo mocny, blaszany Moskwicz koloru żółtego. No to jeszcze w wieku było w czasach, kiedy fotografia kolorowa nie była taka dostępna, więc tej żółci nie widać na nim, ale bardzo twarda blacha jak na, no, jak na czołgu, a produkcji radzieckiej, więc wiadomo, że meble były obtłuczone, tapety na ścianie pozrywane, ale no, uderzał mocno. To właśnie taki na padałach. No i następnie, kiedy miał już tutaj, nie wiem, lat chyba z 12, usiadł po raz pierwszy na rower. To był rower taki trójkołowy, produkowany przez jednego z... 10, no przepraszam bardzo, powtarzałem cię już. W każdym razie usiadł po raz pierwszy na tym rowerze i no musiałem go asekurować, ponieważ nie trzymał właśnie równowagi. I chodziłem za nim z tyłu, rękę na siodełku i no jakoś tam chodziliśmy 5-10 kilometrów. Kiedyś mi się wyrwał trochę, odjechał, przewrócił się, był bardzo wywrotny ten rower, uderzył głową, na szczęście nie w krawężnik, tylko w asfalt, no ale jakoś to wszystko się udało. I tak chodziliśmy przez kilka lat, wpadłem na pomysł, że po co chodzić, kiedy możemy usiąść i razem kręcić. W tym czasie akurat bydgoski Romet wprowadził taki dwukołowy tandem, duet, taki bardzo, no, prymitywny, można powiedzieć. I uprosiliśmy producenta tego roweru trójkołowego, żeby nam z tego po prostu przygotował jakiś tandem. No, wzbraniał się, ale no, po jakimś czasie to zrobił. Tylko no, niestety zrobił w ten sposób, że dla dwóch osób, no już waga była inna, zamontował tą część, to znaczy ten tył, dwa koła i łańcuch i ten przełożenie, oś, tak jak dla jednej osoby. Przejechaliśmy kilkanaście kilometrów, ta oś pękła, bo to była rureczka tam połączona cybantami. Nie mogła utrzymać dwóch, no,
ileś tam ważyliśmy kilogramów. Całe szczęście, że jechaliśmy bardzo powoli, na trawie, więc nic się nie stało. Jakoś tam to przeżyliśmy. Ale z tego roweru, później metodą różnych prób, udało nam się zrobić taki, przy pomocy sąsiada zresztą, który nam tutaj zrobił ten właśnie tą oś, dużo szerszą, szerszy w ogóle był rozstawienie kół. Zastosował nawet, może następne, o, tutaj nawet widać, no to są zdjęcia, które byliśmy na takim obozie dla osób niepełnosprawnych a następne, o właśnie, zastosował część od malucha, te tutaj części, oto to właśnie, to są od układu kierowniczego, dało mu się, no taki zmyślny człowiek był, że nam skonstruował rozstawienie, proszę zobaczyć, jakie jest szerokie, to już no, nie mieliśmy żadnego wypadku. Poza tym, że no, trochę ciężko się tym jeździło i bez przerwy, a to łańcuch pęka, to łożyska wysiadały, no awaryjny był to sprzęt, no ale jeździliśmy. W teleekspresie Jacek zauważył, też w pasjonacie chyba rowerów, który jechał na takim bardzo no, niekonwencjonalnym roweru, w pozycji takiej półleżącej. No i to była taka migawka, ale opowiedział mi o tym. Udało nam się ustalić, kto to był. Zadzwoniłem do Teleekspresu, pomogli nam ustalić tego, okazało się, emerytowanego górnika z Rudy Śląskiej, no, który właśnie produkował u siebie w piwnicy takie rowery ciekawe, dziwne. Pojechaliśmy tam, umówiliśmy się z panem Kazimierzem Rolskim, tak, Kazimierz Rolski. No, opowiedzieliśmy naszą historię i poprosiliśmy go o pomoc. Może coś nam jakiś rower zaproponuje. Zgodził się, powiedział, że postara się zaprojektować jakiś model. Chodziło nam o ten tandem taki właśnie, jak ten poprzedni duet był. Zadzwonił, powiedział, że no, może ma propozycję tandemu, ale czterokołowego. O właśnie, tutaj bardzo źle widać na tym, ale to były po prostu dwa rowery obok siebie, takie nieduże, pospawane rureczkami. No, taki bardzo nietypowy, zwracał oczywiście uwagę na ulicy. Aha, jeszcze do tego miałem taki silnik rowerowy spalinowy, też produkcji radzieckiej. On tutaj domontował, więc to było takie prychające, jeżdżące, trzeszczące, taki pojazd. Ale ciekawy, no jeździliśmy tym też te 3 lata chyba. Ciężko tutaj było, ciężko, bardzo opornie to wszystko pracowało, ale z tym przy pomocy tego silnika jakoś nam się udawało no, pokonywać nawet dłuższe odcinki. No, 3 lata, Jacek pisze, że 3 lata tym jeździliśmy. No jeszcze nie był to nasz idealny pojazd rowerowy. Wiosną 2002 roku, akurat u Jacka przebywał kolega szkolny, no też pasjonat rowerowy. No i tak szukali w internecie różnych przykładów producentów rowerów. Tutaj widać, no ten tandem. No, on się nazywa Kapitan Duo. Nie wiem dlaczego, ale duo na podwójny. Syn siedzi z przodu, ja siedzę z tyłu. Jacek ma zablokowaną kierownicę, więc on nie kieruje. Kieruję tylko ja z tyłu, siedząc. Mam wszystkie te manipulatory pod ręką, więc i hamulce, i wszystko, co potrzebne. A pierwsza kierownica też może być aktywna, ale no, ja w przypadku Jacka nie było to konieczne, bo on nie daje rady, żeby nie dał rady kierować. To czasami to śmiesznie wyglądało, bo syn no, ma takie przymusowe ułożenie głowy, że często opuszcza. I jak siedzi z przodu, no, jako ten najważniejszy, głowa opuszczona, jedziemy. Jest z nią, z naprzeciwka samochody, no bo czasami trzeba w ruchu miejskim się poruszać, no to słyszę sygnały z samochodu, no bo kierowca nie ma tego kontaktu wzrokowego,
patrzy, że ktoś kieruje rowerem, a głowę ma tak. Nie wie, że ja kieruję akurat. No w każdym razie, tym rowerem, który tu widać, przejechaliśmy prawie 20 tysięcy kilometrów. Od 2003 roku, czy drugiego, tak? Dobrze mówię, Jacek? Przeszło nawet? O, no właśnie. Już nie kontroluję tego nawet. No w każdym razie, wracając jeszcze do tego, bo to też ciekawa sprawa, jak po tym mailu, który wysłaliśmy. No, zainteresowało nas to przede wszystkim, ile to kosztuje i czy można to w Polsce dostać, gdzieś kupić. Odpowiedziano nam bardzo szybko, mailem też, po polsku, co ciekawe. Odpowiedział współwłaściciel firmy, który się okazał Polakiem, który tam studiował, skończył Politechnikę i zajął się projektowaniem dla osób niepełnosprawnych takich rowerów, które widać tam w tym katalogu. No, odpowiedział, że taki rower kosztuje w euro, w zależności od wyposażenia. Ten akurat jest z silnikiem tutaj w kole, więc jeszcze droższy. Około od 3 do 5 tysięcy euro. No więc na nasze warunki wtedy, no to było dosyć dużo. Przyjemnie sobie porozmawialiśmy i tak od słowa do słowa nawiązaliśmy współpracę. Taką, no, na tej zasadzie, no, w Polsce tego nie ma, tych rowerów nie ma, dobrze byłoby, już Europa jeździ na tych rowerach, a u nas tego nie ma. On jest Polakiem, więc dobrze byłoby, żeby tu w Polsce też coś takiego pokazać. No i dogadaliśmy się, użyczył nam tego roweru, bo skąd byłoby to wyłożyć tyle pieniędzy na to. W zamian za co my opracowaliśmy, głównie Jacek oczywiście, nie, stronę www tej firmy, przetłumaczyliśmy ten katalog, film, no oczywiście nie sami, tylko już z profesjonalnym lektorem na kasecie wideo wtedy, później już te płyty na płytach, no to już sami robiliśmy, można było to kopiować. No i w ten sposób staliśmy się użytkownikami bardzo fajnego sprzętu, na którym przejechaliśmy, jak powiedziałem, tyle kilometrów, w zasadzie bezawaryjnie, no tylko jakieś mechaniczne sprawy, łańcuchy, nawet nie łożyska, bo tam łożyska są takie, że w ogóle nie ma co smarować ani reperować. Co tu wysiadało takiego w tym? Poza łańcuchami, które się wyciągały, to normalne. Linek nie ma, ponieważ tutaj jest hydraulika, jak w samochodzie. Nie ma tam żadnych linek, więc nic tam nie pękało. Nieprzypadkowo te właśnie rowery w Niemczech określają jako Mercedesy wśród rowerów. Rzeczywiście tak chodzi, taka opinia o nich. No nie chwaląc się, przyczyniliśmy się do tego, że trochę tych rowerów w Polsce już jest. Dobrze byłoby na przykład, gdyby można było taki specjalistyczny sprzęt w jakiś sposób dofinansować. Jakimś projektem PFRON-u na przykład. Wtedy było to zupełnie inaczej wyglądało. To jest kolega Jacka, ten, o którym wspominałem. On, ponieważ daje sobie radę doskonale na rowerze trójkołowym, tym siedzącym, ponieważ nie ma takich ruchu miłowolnych jak Jacek, więc kieruje tutaj, ma przed sobą takie drążki, dwa, i świetnie sobie jeździ. On jest takim wyczynowcem, że ściga się dosłownie z dwukołowymi rowerzystami na ścieżkach rowerowych. No, udało mu się załatwić dofinansowanie od starosty, uruchomił kogo tylko mógł. Za ten rower zapłacił chyba coś 12 czy 13 tysięcy złotych. No. Bez silnika oczywiście, taki egzemplarz standardowy. No, jeździliśmy wszędzie, gdzie po różnym terenie, po różnej nawierzchni, w trawie. Braliśmy udział w najprzeróżniejszych rajdach, po różnych drogach, ścieżkach rowerowych, tak, nieraz w bardzo trudnym terenie, bezawaryjnie, daliśmy mu popalić, tak, w cudzysłowie, przez te 13 lat, ale nie baliśmy się, że gdzieś utkniemy w trasie. No, faktycznie nie utknęliśmy nigdy. Spotykały nas za to inne przygody, na przykład jak
pokazywaliśmy się gdzieś, ponieważ takich rowerów nie było. To były, no, ludzie oglądali się, patrzyli, no więc leciały różne komentarze, o, małżeństwo jedzie na przykład, albo o, i tutaj słowo jakieś tam leciało, no takie nie. A propos właśnie tego, tych komentarzy różnych, to jak mieliśmy ten poprzedni rower, który nam, no tak się niefortunnie, ta ośka pękała, sąsiad nam tam zaspawał, ale też jeszcze nie do końca. I jechaliśmy tym rowerem pod Warszawą, jest taka miejscowość, Marki się nazywa, to taka no, miasto niby, ale o bardzo przykrej, niedobrej opinii, tam to złodziej samochodów i tak dalej. I tam akurat się wydarzyła taka historia, że nam pękła nam ta oś i przewróciliśmy się, dobrze, że na jezdnię, ale wszystkie samochody już przejechały, bo tak zawsze puszczam asekuracyjnie, żeby nie wejść w kolizję. Pękła oś, przewróciliśmy się, no, ściągnąłem Jacka na chodnik, ten resztki tego roweru połamanego też na chodnik. No i zastanawiam się, co robić. Do domu mamy jakieś tam 10 kilometrów. I w pewnym momencie podjeżdża do nas Polonez. Wyskakuje trzech takich z takimi karkami. Co się stało? Co się stało? Pomóc? No, pomóc. No. Gdzie mieszkacie? No, tutaj na rynku. Dobra, do samochodu. Wsiadamy do tego samochodu. Ten rower został, szczątki tego roweru na jezdni. Postawili jakiegoś dzieciaka, żeby pilnuj tutaj tego roweru. Wsiadamy do Poloneza. Tam takie pały w drzwiach. No, ale dowieźli nas do domu, także podziękowaliśmy. No. No, takie różne ciekawostki się zdarzały. Naprawdę bardzo nam się fajnie tym jeździło. To znaczy jeździ, bo w dalszym ciągu jeszcze jeździmy tym rowerem. Byliśmy pierwszymi tak zwanymi Dreizinerami, tak? Bo tak się Niemcy określają. Przez ten okres właśnie użytkowania tego roweru też mankamenty znaleźliśmy. Po pierwsze, zbyt małe rozstawienie jest kół. 75 cm to jest, no, bardzo mało. On jest dosyć wysoki, ten rower, więc trzeba było długi, 2,35 długości, więc trzeba było bardzo ostrożnie jeździć tym rowerem. Żadnych gwałtownych ruchów kierownicą, bo momentalnie on się już kładł. No, tłumaczyli mi, że 75 dlatego, ponieważ jest takie, żeby się mieściły w standardowe drzwi do mieszkania, czy gdzieś tam do piwnicy. No, w piwnicy raczej niewygodnie byłoby go trzymać, wprowadzać gdzieś na wysoko. Potrzebny jest niestety garaż, no to jest, trzeba go, no to wtedy wygodnie jest. On ma tutaj, o, nie wspomniałem, dyferencjał, taki mechanizm różnicowy w środku tej tylnej osi, który umożliwia bardzo swobodne skręty. Nie ma tego dużego promienia zakrętu, tylko bardzo taki prosty. To jest zębatka, no, bardzo specyficzna, której się nie dorobi. To po prostu, no, musi być oryginalny. Oryginalna część, którą można kupić tylko u nich, w firmie. No oczywiście jak kupić, to za takie pieniądze, które oni sobie życzą. Mieliśmy taki problem na przykład ze szprychami. No prosta sprawa, no taki kawałek drucika. A taki rozmiar dziwny, że no, we wszystkich hurtowniach w Polsce nie można było tego dostać. 3 miesiące trwało, nim zdołaliśmy u nich kupić, no oczywiście też po ich cenie. To samo było z oponą, to samo było z dętką, jak przedziurawiliśmy. Trzeba u nich kupić po ich cenie. No to też jest mankament, że ten nie ma tego właśnie z osprzętu. Takiego. No i to, że mechanicy, no, nie znają tych niemieckich rozwiązań. Tutaj, no, trudno mówić, ale inne, na przykład mocowanie kół jest takie, że bez specjalnego klucza się tego nie odłączy, nie odkręci tego koła tylnego na przykład. No i jeszcze następna, no to ta zaporowa cena tego roweru, tyle to kosztuje. No tutaj jeździmy po terenie, no zupełnie i po górskim jeździliśmy, po trawie i na przykład na wyspie Karsibur w Świnoujściu, po takiej trzcinie. Jeździliśmy. Ciężko, bo ciężko, ale wspaniale. No.
O, tutaj w Kołobrzegu, tak. No to są nasze wojaże. No jeździliśmy wszędzie. Jeździliśmy, no Polskę zjeździliśmy specjalnie. Najpierw mieliśmy problem z transportem tego, no bo to jest do samochodu osobowego to nie wejdzie. Za duży jest ten sprzęt. Wobec czego najpierw przyczepka niewiadowska, taka bagażowa, stawialiśmy, no i jechaliśmy. O, właśnie tutaj na jakimś jesteśmy. A, to na Mazurach taka impreza PTT-kowska, o tym też jeszcze za chwilę wspomnę, bo weszliśmy w kontakt z PTT-kiem, tam różne imprezy były. I na tej przyczepie transportowaliśmy. No z czasem zamieniłem samochód na takiego busika Vito, już nam wchodziły dwa rowery, ten i tego kolegi, bo zawsze jeździliśmy we trójkę. Jeździliśmy we trójkę, tak tył do przodu wymieściły się dwa te rowery. Jeździliśmy nie tylko po Polsce, jeździliśmy również no, w Niemczech tutaj akurat, Baden-Baden. Wspaniale się jeździ, naprawdę niemieckie ścieżki, niemieckie trasy rowerowe są no, naprawdę nie do porównania. Teraz mamy to szczęście, że jeździmy do Świnoujścia i penetrujemy sobie wyspę Uznam całą, właśnie w stronę niemiecką. Ponieważ od Baden-Baden i od tego Achern, gdzie mieści się ta firma, jest do Baden-Baden 20 tam kilometrów, a do Strasburga 40. No więc oczywiście rowery do samochodu, jedziemy sobie do Strasburga. Zwiedzamy, nie ma lepszego zwiedzania jak rowerem miast. No gdzie ja takim wózkiem ile można przejść, no pchając po takiej kostce na przykład. O proszę, Parlament Europejski. Akurat, o teraz wspomnę o pewnej imprezie. Kiedyś zaprosiła nas firma na taki Fundrise Fest, festiwal firmowy tej firmy. No tam jest taka tradycja w Niemczech rokrocznie, akurat oni, ostatnia niedziela września, prezentują swoje rowery, otwarty dzień taki otwarty dla no, wszystkich zainteresowanych. I zapraszają użytkowników tych rowerów. Oczywiście kto ma ochotę. Tam ze wszystkich krajów, z Europy, no, wszędzie te rowery są, więc kto ma ochotę, to przyjeżdża. Po raz pierwszy my się pojawiliśmy tam, to był chyba 2009, tak Jacek? 2009. No zebrałem kilka osób, użytkowników, z rodzicami jako no, opiekunami i pojechaliśmy. O, właśnie, nasz zespół. Przygotowaliśmy koszulki. No, dostaliśmy ładne brawa, telewizja, oczywiście, to wszystko tam było. Bardzo sympatycznie. W każdym razie przyjeżdżają użytkownicy. O, właśnie, robi się peleton. To jest przegląd niepełnosprawności różnych. Dziewczynka, proszę, bez rąk. No i po udarach, różne. Różny stopień niepełnosprawności. I nie ma tu czegoś takiego jak nieszczęście, smutek i tak dalej. Radośnie wszystko jest tutaj. O, to jest taka ciekawostka, taki pokazowy sprzęt. Tyłem do siebie siedzą, a jedzie w jedną stronę rower. Jacek tutaj napisał coś takiego. Fundrise Fest. Wow. Był wtedy taki natchniony po tej wizycie w Achern, że napisał reportaż. Zdjęcia były, więc to jest taki fragment. Fundrise Fest, czyli doroczne integracyjne spotkanie niepełnosprawnych drajzinerów z całej Europy. Festyny odbywają się tu tradycyjnie w ostatnią niedzielę września. Tradycyjnie też w swych terapeutycznych rowerach melduje się wacher niepełnosprawności, w cudzysłowie płci obojga, w przedziale wiekowym od lat kilku do kilkudziesięciu, prezentując bogaty zestaw też cudzysłów przypadków neurologicznych i ortopedycznych. Wbrew pozorom nie był to wcale zjazd Stowarzyszenia Inwalidów pomstujących na swój los, ale pełne radości, uśmiechu i optymizmu randewu rowerzystów. Że trochę innych, że z widocznymi uszkodzeniami narządów ruchu, po wylewach i urazach, to bez znaczenia. Nikt nie zwracał na to uwagi, potwierdzając tym samym fakt, że niepełnosprawność tu w Achern i na ulicach innych niemieckich miast jest czymś zupełnie normalnym. Niezdrowej sensacji nie zauważyliśmy również w sąsiednim Strasburgu.
Z Polski była niestety tylko nasza czwórka plus rodzice, ale jak na początek to i tak nieźle, wziąwszy pod uwagę fakt, że trójkołowców firmy Drizin jest u nas jeszcze niewiele, a ich użytkownicy są anonimowi i rozproszeni po całym kraju. A szkoda, bo moim zdaniem warto byłoby pokusić się o utworzenie jakiegoś koła czy klubu polskich drizinerów, nie tylko dla wymiany doświadczeń, ale również nawiązania bezpośrednich koleżeńskich kontaktów, organizacji wspólnych rowerowych eskapad, integracyjnych mityngów itp. Słowo, skoro naszym sąsiadom z Odry pomysł ten wypalił, to dlaczego nie miałoby być inaczej? Nawiązaliśmy kontakt z PTTK-iem i otrzymaliśmy zaproszenie na taką fajną imprezę. To się odbywało na Podlasiu, w Białej Podlaskiej. Konferencja Krajoznawstwo i turystyka osób niepełnosprawnych bez granic i barier. Częścią tej konferencji był m.in. rajd rowerowy dla osób niepełnosprawnych. No szkoda, że tam niewiele było w sumie tych uczestników, ale była to naprawdę bardzo, bardzo fajna impreza, ponieważ no, rajd tam liczył około 30 km, ale nie był to jakiś wyczyn. Nie miało to charakteru wyczynowego, ale w trakcie tego rajdu były na przykład dwa odpoczynki, krótkie takie, no nie krótkie, ale zorganizowane. I w tym czasie, oprócz no, uzupełnienia powiedzmy kalorii odzyskania, zwiedzaliśmy jeszcze stadninę koni w Janowie Podlaskim, klasztor. Też tam, już nie pamiętam, gdzie to było. W każdym razie, no, bardzo ciekawa impreza dla osób niepełnosprawnych, idealna, bo i odpoczynek, i coś ciekawego można zobaczyć. Mając w pamięci zarówno niemiecki przykład integracji osób niepełnosprawnych, co prawda ograniczony do użytkowników rowerów tylko jednej firmy, oraz przykład PTK-owski, no, bardziej uniwersalny, bo tutaj już nie były brane pod uwagę jakaś firma rowerowa jedna, tylko te, które dostępne były w ogóle. Uważam, że czas najwyższy, bo mamy dziś klimat wyjątkowo sprzyjający rowerzystom. No rzeczywiście, pojawia się mnóstwo w tej chwili. Jest taki boom rowerowy, że jest klimat wyjątkowy. Aby rozpropagować wśród osób niepełnosprawnych zorganizowaną turystykę rowerową. Jak to zrobić? No więc tutaj są, Jacka, takie propozycje, które, no te przemyślenia. Po pierwsze, stworzyć jakieś ramy organizacyjne dla sekcji, no obojętnie jak to nazwać, sekcji, drużyn, zespołów, które zrzeszałyby rowerzystów z dysfunkcjami narządów ruchu. Na przykład przy istniejących oddziałach PTTK-u, klubach sportowych, osób niepełnosprawnych, fundacjach, stowarzyszenia lub gdziekolwiek indziej. Po prostu jakieś stworzyć no, w całym kraju. Kluby. Są przecież kluby wodniaków, są kluby żeglarskie, są inne, bocci na przykład. Dlaczego nie ma takich klubów, sekcji, zespołów dla osób właśnie pasjonatów rowerów? Nic tak nie rehabilituje naprawdę, proszę mi wierzyć, jak jazda na rowerze, bo tutaj no, wszystkie mięśnie pracują. Tylko no, jest ten problem, że jest ta bariera sprzętowa. Bariera finansowa. Ludzi nie stać na taki sprzęt, który byłby bezpieczny, który mogliby się poruszać, nie obawiając się, że coś strzeli, przewróci się i tak dalej, zrobi sobie krzywdę. Musiałby być to sprzęt no, rzeczywiście spełniający wymagania z certyfikatami bezpieczeństwa. O, to są właśnie zdjęcia akurat ze Świnoujścia. Świetne trasy rowerowe dla osób niepełnosprawnych, idealne. Spotkaliśmy tutaj przypadkowo na ulicy, jak jechaliśmy rowerami na ścieżce rowerowej, małżeństwo królów, Wiesława i Alina Królowie, którzy są przewodnikami PTTK-owskimi. Zatrzymali się, no, widząc dziwne pojazdy, takie jak tu widać. I od słowa do słowa okazało się, że no, organizują właśnie takie eskapady rowerowe po terenie, po części niemieckiej wyspy, po części polskiej. Zaproponowali nam, z nimi zwiedziliśmy, świetne, nigdy byśmy nie wpadli, że takie są, takie miejsca do obejrzenia, fantastyczne.
Ja to właśnie jedna z tras, gdzie sobie Jacek siedzi, jedziemy w lesie, grzyby zbieramy akurat. O, to też impreza PTT-kowska w województwie łódzkim. To było zimno jak diabli wtedy, ale jeździliśmy. Tutaj Wielkopolska. Czyli to tak, no pierwsza ta sprawa jest jakoś zorganizować stworzyć te ramy organizacyjne dla takich, dla możliwości właśnie stworzenia, zorganizowania tych sekcji czy drużyn, no, przy oddziałach PTT-ku czy w innych miejscach, przy klubach sportowych osób niepełnosprawnych. Dalej, drugi punkt. Osobom nieposiadającym własnych rowerów, specjalnie właśnie takich dostosowanych, dopomagać, no, jako czynność ciągła, w ich zdobywaniu poprzez, no i tutaj właśnie, jakieś oddziaływanie na te projekty PFRON-owskie, które można by przecież stworzyć, jak się stworzy projekty dla, no nie wiem, komputerowe, czy Pegas, czy inne, to dlaczego nie robić takiego projektu dla rowerów, dla sprzętu? To jest sprzęt rehabilitacyjny, a nie rekreacyjny. To nie jest typowo rekreacyjny przecież. Pomóc ludziom w zakupie takiego sprzętu na dogodne raty, czy no w jakiś sposób dopomóc. No, wiem, że dofinansowywany jest sprzęt na taki bardzo prymitywny rowerek, który kosztuje 1600 zł, nazywa się bodajże, jak on się nazywa? No, taki popularny. Pamiętasz? Trójkołowiec taki. Tolek, tak? Tolek, no właśnie. No ale to nie jest rower bezpieczny, bo można sobie krzywdę zrobić na takim rowerze. No, ale na to są pieniądze, jest dofinansowanie, no bo 800 zł. Już nie ma dofinansowania. Nie ma już? Aha, no tak. kiedyś było, bo rozmawiałem z tym właścicielem tego. No właśnie, no. No to jest bez sensu, no to jest sprzęt rehabilitacyjny. Rehabilitacyjny, a nie jakiś, nie wiem, no piłka nożna czy coś takiego. No. Czyli tutaj no, domaga się po prostu tego dofinansowania. Trzeci punkt tutaj Jacek jeszcze wymyślił. Do czasu zdobycia własnego roweru umożliwić osobom niepełnosprawnym korzystanie ze sprzętu będącego własnością sekcji, drużyn w systemie okresowych wypożyczeń. No, jeśli byłyby pieniądze, kolego, to byłoby to bardzo dobrze, ale najpierw trzeba mieć tą bazę, czyli gdzieś jakiś lokal, gdzie to można przechowywać rowery i udostępniać. Pewnie, że tak, no. Póki nie ma własnego, to chociażby korzystać z tego. No jest system tych wypożyczeń płatnych, co prawda, rowerów miejskich. Dlaczego nie zrobić? Są takie przykłady. W Szwajcarii na przykład właśnie ta firma Drizy, no, wypożycza te rowery. Punkt czwarty. Przy pomocy dofinansowań z PCPR-u oraz PFRON-u organizować turystykę rowerową w kraju i za granicą. Najpierw w niewielkich grupach, do 10 osób na przykład, wyjazdy tygodniowe, później w miarę zdobywania logistycznych doświadczeń, w większych, liczebnie grupach, no i dłuższe trasy jakieś. No, bardzo fajne, no. Ja tu bym się podpisał pod tym jak najbardziej. Tylko, że no niestety jest to w tej chwili jeszcze taki trochę utopijny ten pomysł, no ale kto wie, no. Jakby była dobra wola decydentów, na przykład trochę kasy tak zwanej, no medialnego nagłośnienia, bo bez tego się nie da, pokazania jak funkcjonują już na przykład w jakichś miejscach takie przykłady takich właśnie działań. Kto wie, może by to chwyciło. No na pewno no, w ramach cykloterapii. Tutaj nie wspomniałem o tym, że w Ameryce jest taka miejscowość niedaleko Olsztynka, wieś właściwie, w którym jest szpital rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży do 18 lat. I tam, pamiętam, rozmawiałem, to był doktor Ireneusz Kowalski, ordynator jednego z oddziałów tego szpitala. Opracował program cykloterapii
właśnie dla dzieci. Czyli zastosowania roweru do terapii tak, fizycznej. No. Dla mnie, osoby niepełnosprawnej, pisze Jacek, tak, rower to nie tylko jazda i sposób na przemieszczenie się, ale także, a może przede wszystkim, świetna forma rehabilitacji. Nie tylko fizycznej, ale i tej społecznej. Pedałując, spotykam wielu ludzi, nawiązuję kontakty, znajomości, przyjaźnie, które później utrwalam poprzez internet, zwiedzam różne miejsca, o których słyszałem albo widziałem je w telewizji. Nie jestem już zamknięty w czterech ścianach za oknem. Żyję bieżącymi sprawami, uczestniczę w lokalnych wydarzeniach, takich jak na przykład otwarcie mostów Świętokrzyskiego i Północnego w Warszawie. Byłem tam oczywiście rowerem. Rowerem też zwiedzałem Stadion Narodowy w trakcie jego budowy. Faktycznie wprowadzono nas bardzo ładnie jeszcze na... Uczestniczę też w rowerowych masach krytycznych, maratonach charytatywnych, przejazdach w stolicy, jeśli są takie organizowane. Czuję, że jestem normalnym obywatelem tego kraju. Jacek, siedząc, no jest już mojego wzrostu, zasłania mi. Ja już nie widzę. Jak jadę z nim, to muszę tak perspektywicznie patrzeć, wychylając się na boki. I tak przede, 2 metry przed rowerem nie widzę, co jest. Czasami wjeżdżam w jakiś dołek czy coś takiego. Niebezpiecznie. I wymyśliłem coś takiego, że chciałbym mieć rower siedzący, w pozycji takiej siedzącej. Trochę niewyraźne te zdjęcia, ale to robione było, jak było bardzo zimno tydzień temu. Ta moja chrypa to właśnie jest to ta wynik tej jazdy. W którym, proszę zauważyć, przednie koła są, 2 koła są z przodu, nie z tyłu. Ja siedzę oczywiście na tym siodełku, jestem dużo wyżej nad nim. Rower jest bardzo lekki, nie taki jak ten niemiecki. Pedałuję ja i pedał, tutaj ja mam swój napęd, podwójny napęd. Jacek ma swój napęd tutaj, pod nogami, więc też kręci pedałami. Tyle, że nie kieruje, bo ja mam kierownik tam z tyłu. Jest jeszcze wyposażony w silnik. Silnik, który no, nawet zastępuje kręcenie. Można przestać kręcić i włączyć silnik i jechać, bo ten niemiecki ma silnik lepszy moim zdaniem, bo ma silnik wspomagający. Jeśli się przestaje kręcić, to silnik już nie wspomaga. Przestaje też wspomagać, no bo po co? Tu chodzi o to, żeby się osoby niepełnosprawne rehabilitowały poprzez pedałowanie. No ale tutaj jest, można sobie jechać. I ma amortyzatory, no jest bardzo dobrze zrobiony i przez polską firmę, przez młodych chłopaków spod Piotrkowa Trybunalskiego, no, którzy się znają na tym, jak to robić. Naprawdę jeździ się, no, póki co. Słucham? Piotrków Trybunalski, bo tam w tyłu nie wszystko słychać. Dokładnie w Paradyżu. Paradyż to jest... Aha. Także no, na razie przejechaliśmy nim 36 km, więc jeszcze trudno powiedzieć, ale początki są obiecujące. Także myślę, że na tym będziemy pokonywać... Słucham? Koszt? Więc koszt jest taki... To jest prototyp. To jest nasz pomysł, pierwszy rower. Kosztowało nas to około 13 tysięcy. No ale trzeba było zdobyć te pieniądze, bo no... A to jest nasz projekt, tak? Czy... To jest nasz. Nasz. Po prostu jest doświadczeń, które nabyliśmy jeżdżąc na tym właśnie tandemie. Ciężkim takim i no to trzeba było, jednak męczące to jest. Już z czasem się zrobiło. Oczywiście mamy tam ten rower, będziemy jeszcze z niego korzystać, no ale chcieliśmy już coś nowego. To jest właśnie montaż. Pierwsze takie przymiarki. No i części są już tutaj dostępne, ogólnie dostępne. Polskie, no. No nie tylko polskie, nie. Nie polskie, też. Zagraniczne. Dużo, no oczywiście, że tak. Tu ma tych przerzutek bardzo wiele, tych przełożeń jest dużo. Nie, to są techniczne sprawy, to trzeba by tutaj wejść tam. Mam ich instrukcję przeczytać. W każdym razie, no, ja myślę, że przy jakiejś seryjnej produkcji to ta cena tego roweru by na pewno uległa obniżeniu. Krótszy od tamtego, krótszy czy nie? No, troszkę krótszy, ale niewiele. Ale niewiele. Z tym, że ten bomb tak zwany, czyli ta część tutaj, gdzie ma Jacek nogi, ona się wysuwa. Można ją na przykład do transportu wsunąć.
no, dopasować do wysokości użytkownika. Także to jest o tyle dobre, uniwersalne. Po prostu można wydłużyć, jest tam taka tolerancja, że można to zrobić. Przy seryjnej produkcji na pewno by to tyle nie kosztowało. Poza tym no, to jest tandem, to są dwa rowery właściwie, dwie osoby jeżdżą. Więc musi być, no, z natury rzeczy musi być to droższe. Mm-hmm. Taki rower... Naprawdę no, na tamtym, na tym Draisinie najdłuższy taki jednorazowy dystans, jaki pokonaliśmy, to było około 70 km. No ale to nam zajęło. Słucham? No tak. Zajęło nam to no, prawie cały dzień, bo to jednak trzeba było odpoczywać i tak dalej. No, na tym chyba dużo szybciej byśmy pokonali ten dystans, przypuszczam. No i lżej, no naturalnie. No jak lżej, to i dłuższy dystans. No, no i takie właśnie reminiscencje nam się Jackowi, bo to jego robota, nasunęły w związku z turystyką rowerową. My jesteśmy jak najbardziej za i wszędzie będziemy optować za tym, żeby jednak dla osób niepełnosprawnych, które tylko potrafią, jeśli tylko potrafią, są w stanie pedałować jedną nogą, czy obydwiema, czy rękoma też, jako handbajki, żeby no, nie siedzieć w domu tylko ruszyć przed siebie, ale oczywiście musi być, no niestety, pomoc państwa, bo tutaj sami sobie środowisko nie pomoże. To jest...